Zmieszano 275 cm3, 0,05-molowego kwasu azotowego 5 i 325 cm3, 0,010-molowego HCl. Do otrzymanego roztworu dodano 5,61 g stałego KOH. Oblicz PCH końcowego roztworu. modjonowa równa się 3A. W tym zadaniu chodzi o to, że do jednej zlewki wlewamy od razu HNO3 oraz HCl. To są roztwory wodne mocnych kwasów, a więc w 100% dysocjują na jony. Następnie dodajemy do tego wodorotlenek potasu. Od kwasów będą pochodziły jony H+, natomiast od zasady jony OH-. Zajdzie reakcja między H+, i OH-. -ami. W wyniku czego układ się zobojętnie. W takim razie będziemy musieli obliczyć, ile będziemy mieli moli jonów H oraz ile jonów OH. Tych jonów, których będzie więcej, spowoduje, że układ zmieni PCH. No to do dzieła! HNO3 ma stężenie 0,050 mol na decymetr sześcienny. To znaczy, że w 1000 cm3 jest 0,050 mola kwasu, my jednak wprowadziliśmy tylko 275 cm. Po przeliczeniu na krzyż wyszło mi, że kwasu jest 0,137 mola. Z reakcji widać, że z jednego mola kwasu powstaje 1 mol jonów wodorowych. A więc skoro tyle mamy kwasu, to również tyle muszę mieć jonów wodorowych. Dokładnie takie same obliczenia zrobiłem przy kwasie solnym. Wiemy, że stężenie jest równe 0,010 mol na decymetr sześcienny, czyli w 1000 cm sześciennych mamy 0,01 mola HCl. My jednak wlaliśmy 325 cm sześciennych. Po przeliczeniu wyszło mi, że kwasu mamy 0,00325 mola. Ale z racji, że z jednego mola kwasu solnego powstaje dokładnie tyle samo jonów H. W takim razie, skoro kwasu powstało 0,0325 mola, to również jonów wodorowych musiało tyle powstać. Następnie dodajemy wodorotlenek potasu. On w roztworach wodnych rozpada się na kationy plusowe oraz aniony OH. Masa molowa KOH jest równa 56,1 g na mol, a więc 56,1 g KOH to inaczej 1 mol. My natomiast wsypaliśmy tylko 5,61 g. Ile to moli? Po przeliczeniu na krzyż wyszło mi, że X równa się 0,1 mola. Z reakcji widać, że z jednego mola KOH powstaje 1 mol OH-. To znaczy, że skoro zasady mam 0,1 mola, to również tyle samo moli muszę mieć OH-. Po wprowadzeniu do układu KOH w układzie zachodzi reakcja między jonami H+, oraz OH-. Widać, że H+, reaguje z dokładnie taką samą ilością OH-, Tworząc przy tym wodę, w takim razie jak od ilości OH- odejmę ilość jonów H+, pochodzącą od kwasu azotowego i solnego, to dowiem się ile OH- jest więcej w układzie. Wyszło na to, że po wprowadzeniu KOH część OH- przereagowała, ale 0,083 mola jest nadmiaru. Obliczymy sobie w takim razie stężenie jonów OH minus tych nadmiarowych.